Witam serdecznie, moje kochane lwy, w czytaniu wiosennym. Będziemy poruszać sprawy rodzinne, finansowe, sprawy kariery i oczywiście miłości. Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze cudowne, za lajki, za subskrypcje. Jestem naprawdę super, super wdzięczna Wam i chciałam ogłosić, że kolejne czytania będę robić według kolejności, kto dał mi najwięcej lajków, ten dostanie czytanie pierwszy, tak? Ten znak dostanie czytanie pierwszy. No i co? Zabieramy się do czytania. O, ja może jeszcze wspomnę, że mam dla Was niespodziankę. Jeżeli wśród Was są miłośnicy naturalnych kosmetyków, organicznych kosmetyków, takich, które nie tylko będą dbać o Waszą skórę, zdrowie, ale także o środowisko, to zapraszam w opisie na stronę Breeze i mam dla Was 10% zniżki. Także serdecznie zapraszam. No i zaczynajmy. Zaczniemy od kariery i finansów. Zobaczmy, co u moich lwów na wiosnę będzie słychać w tej dziedzinie. Jak medytowałam, muszę Wam powiedzieć, że jesteście... Czułam napięcie. Czułam napięcie, zmęczenie. Niektórzy z Was potrzebują odpocząć, potrzebują urlopu. Zobaczmy, no, jak to się będzie miało do czytania. W każdym bądź razie jest potrzeba takiego może wziąć, żeby wziąć 3 kroki do tyłu, tak? I spojrzeć, odłożyć na chwilę wszystkie obowiązki i odpocząć, zadbać o siebie. No zobaczmy. Kariera, finanse. Najpierw poproszę o ogólną energię. Nie ma to jak w domu, macie taką energię. Okej, okay, to może mówić o tym, na wiosnę będziecie się czuć, jeżeli chodzi o Waszą karierę. Jeżeli zmieniacie pracę, to poczujecie, to zmienicie pracę na taką, w której będziecie się czuć, że to jest to, co chcecie robić. Będziecie się czuć świetnie. Będziecie się w końcu czuć jak na właściwym torze, tak? Natomiast jeżeli macie pracę, to wiosna też będzie takim okresem, gdzie będziecie robić coś fajnego, coś, co będzie Wam sprawiało dużo radości, coś, co będziecie się czuli, jakbyście właśnie robili, to może być jakiś nowy projekt do Was przyjść, tak? Jakbyście się właśnie czuli, tak, to jest to w tym się czuję świetnie. A dla niektórych jest potrzeba zmiany pracy bądź kariery właśnie na coś, co będziecie uwielbiać wykonywać, tak? Czyli nie, może jest czas przyjrzeć się właśnie, czy Wasza praca daje Wam satysfakcję, tak? No i teraz zobaczmy, jak reszta kart się ułoży. Może ja jeszcze poproszę, ponieważ te dwa aspekty są ze sobą ściśle związane, jeszcze jedną energię, przepraszam, jedną kartę na sprawy finansowe. Ogólna energia, jeśli chodzi o finanse. Ogólna energia, jeśli chodzi o finanse. Wow, okej. Okay. To jest jakiś taki przeskok, duży skok, jeśli chodzi o finanse. Czyli jeżeli macie kiepską sytuację finansową, albo nawet dobrą, to wiosną macie szansę
przeskoczyć tak jakby o parę leveli, tak? Czyli jak macie kiepską, to będziecie mieć super. Nie, że trochę lepszą, tylko ta różnica będzie bardzo duża. Dobra, zobaczmy. Okej, okay, wszystko widać, fajnie. Okej. Okay. No i kariera, zobaczmy. Budowanie solidnych fundamentów. Okej. Okay. Macie koło fortuny. Okej. Okay. To bardzo pozytywna karta. Jakaś zmiana na lepsze. Miały być trzy, ale wyskoczyły cztery. Dobra, wezmę je. No i tak, słuchajcie, dokładnie tak jak Wam mówiłam, czyli wychodzicie z czegoś, co Wam nie służy, co Wam nie sprawia radości. Robicie kalkulacje, szacujecie swoją sytuację zawodową i decydujecie się, żeby robić coś, co Wam gra w sercu. I będziecie mieć jakaś możliwość, do Was przyjdzie właśnie, żeby to zdobędzie świetny czas, żeby właśnie zacząć to, co być może zawsze chcieliście robić, ale niekoniecznie, to może być coś nowego, tak? I dla niektórych z Was, Wy już zaczęliście to robić, wiecie? Wy już zaczęliście jakby pokładać w to swoją pracę, wysiłki. Jeżeli jeszcze na tym nie zarabiacie na przykład, to nie przejmujcie się, będziecie, tak? To Wam niedługo przyniesie owoce właśnie Waszej pracy, tak? Ale to są solidne fundamenty. To są solidne fundamenty. Dla niektórych możecie wejść w spółkę z kimś, albo po prostu zacząć jakiś nowy projekt z innymi ludźmi, tak? Nie w pojedynkę. No pięknie, bardzo ładnie się to zapowiada. Także jeżeli już zaczęliście, to zdecydowanie idziecie dobrym torem. A jeżeli się zastanawiacie, jeżeli rewidujecie teraz swoją sytuację właśnie zawodową, to jest właśnie wiosna, będzie czasem podjęcia tej decyzji, żeby odciąć to, co nam już nie służy i zacząć robić coś, co kochamy. Piękna energia. To są też takie dojrzałe energie, bym powiedziała, czyli takie mądre wybory, tak? To będzie mądrym wyborem, będzie odciąć to, co nam nie służy, oczywiście. I w to, co wejdziecie, też będzie przemyślane przez Was. To będzie, to jest, czuję, że to jest coś, nad czym żeście już jakiś czas zastanawiali się. To jest dojrzała myśl, przemyślane. Coś, co rosło i teraz jest szansa. Teraz jest szansa, żeby to zrealizować. A jak, tak jak mówię, jak realizujecie to, przyniesie Wam to powodzenie. Dobra, finanse. Właśnie, na spodzie 10 ogni, czyli tak jak mówiłam z medytacji, umęczeni jesteście. Umęczeni jesteście, żeby robić coś, co nie gra Wam w sercu, tak? W duszy. Dobra. Finanse. Finanse. I właśnie ta zmiana Wam pozwoli na to, żeby poprawić sobie znacznie swoją sytuację finansową.
Podejmowanie jakiejś decyzji, właściwej decyzji. Cesarz to jest ktoś, kto podejmuje dobre decyzje. I przede wszystkim ktoś, kto podejmuje decyzje, więc jeżeli się zastanawiacie, jeżeli przeciągacie podjęcie decyzji, to jakby wszechświat was nawołuje do tego, że jest czas, żeby podjąć decyzję. Tak, decyzję. Musicie podjąć decyzję. Zastanawiacie się nad dwoma opcjami. Macie też cierpliwość. Jeszcze jedną poproszę z racji tego, że to były cztery, to też będzie zimno. Ok, jasność, jakaś klarowna myśl. Wy podejmiecie tę decyzję we wiosnę. Wy możecie się jeszcze teraz właśnie wahać, przeciągać, tak? Być może nie jest to dobry czas według was, żeby podjąć decyzję. Czekacie, bo nie wiecie, jaką decyzję podjąć, jeśli chodzi o sprawy finansowe, być może jeśli chodzi o jakąś inwestycję. Ale wy będziecie mieć ojejku, będziecie mieć jasność w podjęciu decyzji i ta decyzja sprawi, że tak jak mówiłam, przeskoczycie o kilka kroków w przód. Nie bójcie się podjąć tej decyzji, to będzie mądra decyzja. Dobra. Ja może jeszcze poproszę w związku. Okej. Sercem się kierujcie. Kierujcie się sercem. Jeszcze wskazówkę poproszę. O co chodzi z tą cierpliwością? Dlaczego cierpliwość tu mamy? Macie radę, żeby szczerze, to jest potrzeba szczerej rozmowy. Dla niektórych dostałam wiadomość, że ktoś wam wisi pieniądze. Ktoś wam wisi pieniądze i jakby nie upomnieliście się o te pieniądze. Ta szczera rozmowa rozwiąże tę sytuację, przyspieszy ją. Nie bójcie się poprosić o swoje własne pieniądze. Okej. No interesujące. Piszcie mi, czy to rezonuje z wami. Zobaczmy teraz, co w rodzinie. Moje lewki kochane, co w rodzinie słychać? Jaka jest ogólna energia dla moich lwów, jeśli chodzi o sprawy rodzinne? Wypadła ta sama, bo jeszcze nie potasowałam. Może to na was tak ciąży, co? Może ktoś wam właśnie nie oddaje pieniędzy, które powinien już oddać. Może to jest ten ciężar, co nosicie na barkach. Rodzina. Co w sprawach rodzinnych moje lwy powinny wiedzieć w sprawach rodzinnych?
Regenerację macie. Okej. Czyli po jakiejś trudnej sytuacji wychodzicie. Dla niektórych mam przemęczenie właśnie. Przemęczenie, które też może wynikać z jakiejś sytuacji rodzinnej. Potrzebny wam jest relaks. Potrzebny jest wam naprawdę urlop jakiś. Dobra, zobaczmy. Lewki. Lwy, moje kochane, wygląda na to, że był jakiś. Jakiś konflikt z osobą z rodziny, ktoś, kogo wam brakuje, ktoś, kto czujecie, że nie ma tego kogoś teraz z wami, tak? Ale to jest, chcę, żebyście wiedzieli, że to jest takie pozorne poczucie braku czegoś. Czyli po pierwsze można to naprawić. I teraz tak. Regeneracja. To mogło na was ciążyć, tak? I ta karta mówi o tym, że zobaczcie tutaj, to drzewo zaczyna puszczać, nie wiem, czy będzie widać, na tych zgliszczach. To drzewo zaczyna puszczać listki. Tak? Czyli jest nadzieja, czyli polepszy się sytuacja. Ktoś odezwie się do was. Ten ktoś właśnie, kogo wam brakuje. I wygląda na to, że ten kto trochę czasu trwało, że wy albo nie mieliście zupełnie kontaktu, albo ktoś się odsunął, albo po prostu jakaś sytuacja sprawiła, że wasze stosunki się bardzo pogorszyły i się odsunęliście od siebie. I teraz tak, albo wy możecie odwracać to, albo ta osoba potrzebowała czasu, żeby przemyśleć sobie wszystko. Natomiast karta pustelnika wskazuje na to, że po takiej długiej ciszy, nieobecności, ten ktoś wychodzi z jakby, tu są klucze, tak? Czyli z kluczami do drzwi. Już teraz wiadomo, jak te drzwi otworzyć. Czyli z jakimś oświeceniem, z jakąś wiedzą, tak? Której wcześniej nie mieli. I ta osoba przyjdzie do was z otwartym sercem. Albo to wy musieliście przemyśleć wszystko i to wy wyciągnięcie rękę do tej osoby. Okej? To może być kobieta w średnim wieku. Nie wiem, może być ciotka jakaś, może być. Teściowa? Czemu nie? Jak mówię o rodzinie, no to mówię o albo ktoś, kto jest właśnie spokrewniony, albo ktoś, kto nie jest spokrewniony, ale jest jakby członkiem rodziny, tak? Traktujemy go jak rodzinę. No może być nawet przyjaciel, przyjaciółka. O, zobaczcie, co na spodzie. No pięknie, będzie pojednanie. Zdecydowanie pojednanie, piękne. Dwa serca otwarte. Okej, super. No właśnie, tylko akcja jest potrzebna, tak? Akcja. Ktoś musi się odezwać. To już jest czas, słuchajcie, to już jest czas. Właśnie wiosna. Okej. Zobaczmy, co w miłości. To nie, właśnie, tak, chcę zaznaczyć, że to nie było czytanie romantyczne, tak? Tylko rodzina. Rodzina, przyjaciele.
i zobaczmy, co w miłości u moich lewków słychać. Najpierw zrobię czytanie dla singli. Czytanie dla singli. Czas na drzemkę. Okej. Wiecie co? To mi... Czuję, że to mi mówi, że chodzi o to, żebyście na siłę nie szukali. Odpuśćcie, zajmijcie się sobą. Zajmijcie się sobą, bo jak się zajmiecie sobą, tak? Czyli ta drzemka taka, odpuśćcie, to szybciej coś przyjdzie do was. A poza tym to jest właśnie, to jest taka blokująca energia, jak tak na siłę chcemy kogoś znaleźć. Ja wiem, że tęsknicie że, za kimś, że chcielibyście, no zobaczcie, macie bratnie duszę na spodzie. Okej, nie jest jeszcze czas w tym momencie, żeby te bratnie dusze do was przyszły, dlatego zajmijcie się sobą i przyjdą w odpowiednim czasie. A wy róbcie swoje, żebyście się nie od tego czekania, żebyście nie hamowali swojego własnego rozwoju. I jeżeli będziecie, zajmiecie się sobą, będziecie bardziej atrakcyjni też dla drugiej osoby i będziecie przyciągać się jak magnes. Trzy karty poproszę. Ale czuję, że jesteście przepracowani, jeszcze wracając do kariery. Może i rodziny, może na każdym polu, nie wiem. Zmęczeni jesteście, właśnie. Zmęczeni jesteście różnymi aspektami. Jeśli chodzi o rodzinną sytuację, to takie wyczekiwanie na kogoś was też męczy. Zrelaksujcie się. Skierujcie energię na coś innego, na siebie skierujcie energię, zadbajcie o siebie. Będziecie emanować, czy ja dobrze to powiedziałam, lepszą energią, bardziej atrakcyjną. Jak będziecie zrelaksowani, zadbacie o siebie. No proszę, macie królową ziemi, piękna energia. Właśnie, to jest ktoś, kto wie, jak się zająć sobą, zadbać o siebie. Ktoś, jeżeli to jest ta energia, co do was idzie, no to ona jest powolna. To jest ziemska energia, jest najwolniejsza ze wszystkich. Także uzbrójcie się w cierpliwość. I to jest coś stabilnego, to jest dobra, dobra partia, zdecydowanie to jest królowa. To jest ktoś, kto się nie bawi w jakieś gry, nie wiadomo co, tylko to jest ktoś, kto chce zbudować solidny związek, kto jest świetnym materiałem na żonę, męża, ktoś, kto umie zadbać o finanse. I o siebie też. Bardzo atrakcyjna, zmysłowa osoba. Kolejna karta, która mówi o tym, żebyście odpoczęli. Odpocznijcie. Zobaczcie, tu macie słońce, księżyc, za wyspę, ze spuszczoną głowę macie, bo nie widzicie, co na was czeka. To przyjdzie, dlatego zrelaksujcie się, ufajcie w boski czas i zajmijcie się sobą.
Jeszcze jedną kartę poproszę. Jeszcze jedną poproszę, nie chcę wypaść. Widzicie, jak wolno idzie ta energia? Wolna jest, mówię wam, więc ta energia jest bardzo wolna. Cierpliwości, nawet kartę to mówią, zobaczcie, nic nie chce wypaść, cierpliwości. No serio. O, jest. No właśnie, czujecie się samotni, czujecie się... Jesteście w energii braku, ale to jest tylko pozorna energia. To jest... Wy po prostu nie widzicie, co do was idzie. To tyle, ale naprawdę tam już się za kulisami dzieje. Także... I znowuż, denary. Wolna energia. No, cierpliwość, cierpliwość. Czekamy, ale to, co przyjdzie, to jest super oferta. Dobra, teraz tak. Zobaczmy, co dla moich lewków, które są w związku, słychać. A jeszcze wskazówkę i radę dla was. Jeszcze jedną. Widzicie? No to nie jest, to nie jest rada, to jest jakby utwierdzenie was, że unia, pojednanie, tak, dwóch dusz, dwóch serc, połączenie się idzie do was. Macie połączenie dusz. Nie wspomnę już o tym, że to będzie piękna, piękna relacja. Bratnie dusze to mogą być. Czyli będziecie się czuć, jakbyście się znali wieki, że pasujecie do siebie super, jak dwa puzelki. Także nie martwcie się, zajmijcie się sobą. I teraz dla moich lwów, co są w związkach. Co na wiosnę słychać? Co na wiosnę słychać? Okej, jakaś głęboka wiedza, coś, co wiecie, co czujecie w środku, mimo że tego nie widać, wy wiecie coś, ale co? Zobaczmy. Okej. To jest też wskazówka, żeby się kierować intuicją. Okej. Zobaczmy. 9 kart poproszę. Tym razem 9. Okej, macie rydwan. Messengera, macie powietrze. Ciekawe. Chcę zobaczyć wszystkie karty, żeby mieć cały obraz sytuacji, zanim zacznę gadać. Jeszcze karty.
jeszcze dwie karty. Jeszcze jedna. U podstawy słońce, ok. Szczęście, satysfakcja, pomyślność, szczęśliwa rodzina. Ok. No zobaczmy. Bardzo fajna energia, wiecie co? Nic nie ma dramatu. Boże, jak fajnie. Tak rzadko się to zdarza, jak robisz czytania o związkach, że nie ma dramatycznych sytuacji. Wiecie co? Sprawa jest następująca. W waszym związku ktoś jakby nie zgadzacie się w czymś, a na przykład jedna osoba chce coś zrobić, a druga osoba nie jest pewna, czy chciałaby tego dokonać. Tylko że mówimy tutaj o sprawie jakiejś poważnej, tak? Jakiejś poważnej decyzji. Być może przeprowadzce, być może zakupie nowego auta. W każdym bądź razie sytuacja wygląda następująco. Jedna osoba ma jakiś pomysł, ok? I chce go wdrożyć. Chce podjąć akcję. Akcja. Natomiast druga osoba, mam wrażenie, że podejmuje decyzję, rozpatruje sprawę i zdaje sobie sprawę z tego, że jakby musi poszerzyć swoje myślenie, tak? Że musi spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy. Być może dla niektórych odrzucić stare metody myślenia. I ta jedna osoba właśnie będzie, słuchajcie, ta wiosna to będzie czas zastanawiania się. Ta druga osoba musi być cierpliwa i poczekać na ten, aż ta druga osoba przetrawi wszystko, przemyśli, tak? Czyli cierpliwość jest zalecana z jednej strony. I ta druga osoba jest nie, po prostu jest bardziej taka, może nie bardziej, ale jest rozważna i chce wszystko przemyśleć. Ona się zastanawia, nie jest pewna co do tego pomysłu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, no to jest bardzo duża decyzja, tak? To jest coś, co trzeba przemyśleć. I w tym przypadku jest tak, że jedna osoba jest na to gotowa. Jedna osoba wie, że ona chce to zrobić, że to jest... I to może być lew. Tu macie też kartę lwa, słuchajcie, słońce. To może być lew, czyli wy, którzy czują, że to jest, czują głęboko w środku, że to jest dobra decyzja. I natomiast druga osoba nie jest oswojona, tak, z tym nowym pomysłem. Ona musi to przemyśleć. Ona musi się zastanowić, czy to jest coś, co ja chcę zrobić, czy może potrzebuje przetrawić, może to jest ktoś, kto nie rzuca się od razu w nowe pomysły, tylko ktoś, kto lubi właśnie oswoić się z nową myślą. I właśnie ta osoba jakby nie ma zaufania na początku do tego nowego pomysłu, tak? To możecie być wy, to może być ta druga osoba, możecie sobie odwracać. Natomiast wychodzi na to, że jeżeli ta osoba, i tak, teraz macie pustelnika, i wychodzi na to, że ta osoba, jak sobie przemyśli to wszystko, to ona będzie miała jasność umysłu, tak? Co ona chce zrobić, czy ona chce w to iść, czy ona nie chce w to iść.
I tu macie w ogóle bardzo dużo takiej mentalnej właśnie energii, czyli dużo myślenia jest, tak? Zastanawiania się. W ogóle wszystkie te trzy karty są tak do siebie podobne energetycznie. Macie asa powietrza, padzia powietrza i messengera powietrza. Nowa idea, tak? Zastanawianie się, czy ja właśnie chcę iść w to, tak? Czy ja muszę zmienić swoje jakby poglądy na daną kwestię? Ta karta była tu. I teraz tak. Ja wam powiem tyle. Macie słońce w podstawie. Słońce to jest radocha, to jest szczęście. I wychodzi na to, że ta decyzja. Słuchajcie, pierwsza i ostatnia karta, najsilniejsze energie, główne arkana, pozytywne, zwycięstwo, radość, pomyślność. Dla mnie to wygląda tak, że ta decyzja, do której ta druga osoba musi dojrzeć, jest jak najbardziej będzie pozytywną, będzie decyzją, która przyniesie szczęście i radość i zwycięstwo. Także po którejkolwiek stronie jesteście, dajcie czas tej drugiej osobie, albo właśnie porozmawiajcie z tamtą osobą, tak? Rozmawiajcie, dyskutujcie na ten temat i niech ta osoba też zda sobie sprawę, że wy potrzebujecie czasu. Ale wychodzi na to, że macie po tym czasie, kiedy będziecie myśleć nad tym, zastanawiać się, podejmujecie akcję. Okay? Jest akcja, akcja, to też jest akcja, słuchajcie. Rydwan, akcja, decyzja, dobra decyzja, decyzja, która przyniesie powodzenie. Bardzo ciekawe czytanie, takie inne, podoba mi się. Wskazówka i rada jeszcze z takiej innej talii. Jezu, jak się cieszę, że nie ma dramatów. Nawet nie wiecie, jak bardzo. No wiecie co, nic nie chce wypaść, bo tu już nic nie trzeba mówić chyba, nie? Idealnie, okej. Okay. Zaufanie, nadzieja. Radocha. Też takie rada jest taka, żebyście się otworzyli na nowe pomysły. I wygląda na to, że wy jakby przemyślicie to i ta nowa idea, która na początku was no jakby przerosła, tak? Byliście trochę tak na nie, albo zaskoczeni, albo niegotowi najzwyczajniej w świecie, to teraz wam się wyda, jak już sobie to przemyślicie, przepracujecie, wyda wam się świetnym pomysłem. I ta karta potwierdza to, że to będzie dobry pomysł. To będzie decyzja, która przyniesie wam radochę. Otwórzcie się, ufajcie. Wow! Piękne energie. Kochane moje lwy, całuję was mocno i pozdrawiam cieplutko. Pa!